Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2 i od razu na samym wstępie zaznaczam, że wiecie w tym momencie więcej ode mnie, bo ja nie wiem jak długi będzie ten odcinek, może być bardzo krótki, a może też trwać normalnie, a wy już to wiecie po prostu patrząc na długość tego materiału. No ale dobra, w każdym razie obiecałem wam, że teraz pójdziemy zobaczyć co jest za tymi drzwiami albo podjedziemy sobie na górę, ale zginęło mi się to wcześniej. Niestety, w bardzo głupi sposób, ale dobra, najpierw drzwi, tylko tak, wielka magiczna broń najpierw, trzeba być zapobiegawczym, dobra, no to pchamy te drzwi, zamknięte, dobra, no to jeden co pozostaje to pojechać na górę, no mam nadzieję, że tam nie zginę zbyt boleśnie i zbyt szybko, inaczej każdy teraz zły krok to jest śmierć, bo jedziemy już tak wysoko, że nie dałbym pewnie rady, oj. Dobra, tam byliśmy, jedziemy, jak widzicie, jeszcze zdecydowanie wyżej. Kurde. Nie, czyli naprawdę, na sam czubeczek, tak jak mówiłem. I teraz tak, te lustra mnie zastanawiają, czyżby na górze czekał wreszcie ten boss lustrzany. No nie obraziłbym się. W sumie z wszystkich trailerów, jakie widziałem wcześniej przed samą grą, tylko jego mi brakuje jeszcze. Wszyscy inni to były dla mnie nowości. Dobra, tamta wajcha sprawi ewentualnie, że będę mógł później sobie ładnie zjechać, ale okej, powiedzcie, że otwarte. Dziękuję. Dobra, a tutaj... O kurde! What? Nie mogę namierzyć. Mogę przeczytać wiadomość, to na pewno mogę. Klucz uwięzionego, czyli ewentualnie mogę go uwolnić. Wiwat dla kobieta. To jest kobieta? Dobra, ale tak. Jest i skrzyneczka, która chyba nie jest pułapką. Uwaga. Nie, na szczęście nie jest. Klucz królewskiego korytarza. Okej, dobra. Tutaj. Chyba to nie jest przeciwnik. Chyba. Nie, też nie. I pułapki też nie ma. Naczynie dusz i płomyk. Bardzo fajnie. Dobra, a tutaj? Też chyba nie. Potwór ze skrzynki. Ej, coraz mnie pułapek. Mocna magiczna tarcza. Jest takie zaklęcie w ogóle? Znaczy, no najwidoczniej jest, ale nie byłem świadom, że może też tarczę sobie przyzwać ewentualnie. Jak to wygląda? Przesyca magią, trzymaną w drugiej ręce tarczę. Aha, czyli musiałbym mieć laseczkę w dłoni prawej. Ej, moment. Ej, czy tam w środku dziewczynka siedzi? Ej, może z nią pogadać? W jakikolwiek sposób? Ciasne miejsce, spróbuj dziura. Tak? Ale która? Która dziura? Which hole? Toż nie, no tędy na pewno będę musiał wejść, ale... Nie wiem, czy na przykład zabijając tego... Oto... wiszącego, przywiązanego łańcuchami stwora... Czy ja bym go zabił, to przypadkiem nie wypuści klucza z siebie? No nie wiem. Szczerze nie wiem, ale mam jakiś klucz. Dobra, idziemy zobaczyć. Królewski korytarz, powiadacie, tak? Na samym dole. Dobra, to przyspieszmy tą podróż troszeczkę, jeżeli pozwolicie. Dobra, i w tym iście ekspresowym tempie jesteśmy już na dole. Pytanie, może tutaj? Tak jest. Klucz królewskiego korytarza. I wreszcie zamglone przejście i raczej na pewno boss. Dobra, no to sprintem. No i ta gra świateł mi się nie podoba. Królewski korytarz. Dobra, co tutaj? Czyżby świeczka? Nęcąca czaszka. A tu? Co, że coś tu jest? Coś na pewno tu jest, tylko co? Jest i drzewo, jest i popiersie. Z wbitym mieczykiem. Dobra, ale powiedzcie mi, skąd takie... A, czyżby błyskawice po prostu na dworze? Ale to dobrze wygląda, ale to dobrze wygląda. Dobra, który z was się podniesie? Cholera, nie mówcie, że każdy. Dobra, ten jeden. Konik. Spoko. Damy... chciałem powiedzieć, że damy sobie radę, ale ich jest więcej. Zdecydowanie więcej. Dobra, jeszcze jeden obrót. No, okej. Bardzo jesteście zręczni. Naprawdę bardzo. Ej, ale wasze ciosy naprawdę nie zabierają wiele. No nawet takim pirometrem mnie trafił i ile mi to zabrało. Tyle co nic. Dobra, pchnięcie. A, to sięgnęło.
Dobra, to jest tak. Z papcia zaczynasz to kombo! I nie tylko kombo. Widzę każde chyba twoje kombo zaczynasz z buta. Ciekawe. Nie, po koniku bym się nie spodziewał takiego czegoś. Dobra, Estus. Potem pewnie jeszcze z jeden albo dwóch ożyje. No ale też właśnie to mogę jeszcze sobie użyć. Okej. Okay. Teraz tak, nic nie zostawiłem po drodze. Też są znaki przyzywania jakieś. Znaczy, ale nie, tylko te złe niestety. Te, które sprowadzą na mnie jeszcze większy przypał. Nie, a tutaj czemu mnie trafił, to nie wiem, szczerze. Powinien. Oj, 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 oj. Dobra, no to okrążmy go. Backstep. Ah, wreszcie się udało. Ale znowu nie do pełna, niestety. Oj, zmarnowałem. Mogłem wyczekać troszeczkę i teraz dopiero go wykończyć. Ej, albo jeszcze nawet nie. Dobra, teraz tak. Wiadomości, trzeba zasięgnąć wiedzy. Wróg. Okej. Okay. Ploma krwi? Okej. Okay. A tu? Przed tobą dziura i słaby punkt dźwignia. Czyli czyżby tak samo jak w przypadku Rydwanu Kata? No okej, okay. Dobra, to jeszcze raz rzućmy sobie wielką magiczną broń. Żeby czas mi się wyzerował, bo raczej nie dodaje się. 90 sekund plus ileś tam jeszcze. Oj, moment, tutaj coś ominąłem. Aha. Kościotrup z jakimś ciekawym przedmiotem. Dusza domnego rycerza i migoczący tytanit. No tych mam już sporo, po prostu czekam na dobrą, specjalną broń, którą mógłbym wtedy sobie ulepszyć tak porządnie. Lustrzany rycerz. Tak jest, wreszcie. Finally. O kurde. Ej, moment, ja widziałem kolesia, który miał taką samą koronę cierniową jak on. Shit. Dobra. Ej, ale dobra, przyjmując na tarczy, nic się zbytnio ze mną nie dzieje. Okej, okay, on nie jest aż taki znowu ruchliwy. No chyba, że teraz. Nie, teraz też nie. Dobra, dziab go. 253. Aż. Okej, okay, dobra, trafił. A ja też trafiłem parę razy, nawet więcej niż on zabrałem. O kurde. Dobrze, tutaj nie kończy tego. Co ja mam, co ja mam, co ja mam? Czym cię mogę poczęstować? Mogę włócznią błyskawic na przykład. Jak to działa? O kurde. Działa kiepsko. Żeby nie powiedzieć bardzo kiepsko. Pij, jeżeli zdążysz. Chyba zdąży. Dobra, dziob go. Dobra, piękny unik. Dobre turlanko nie jest złe, ale 54 to naprawdę zabiera? Tak mało? Spodziewałem się zdecydowanie więcej. Oj, 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 oj! O! Też dobry unik. Piechol zaserwował. Ej, nie, to o wiele więcej zabiera. O kurde. Aha, dobra, po pierwsze odbija zaklęcia, a po drugie... Coś tam się pewnie stanie, więc pozwólcie, odsunę się daleko. Co to za rycerz? Z jakiej paki? Przecież to jest nie fair. To jest bardzo nie fair. Ja już myślałem przez pewną sekundę, że to jestem ja, ale to nie jestem ja. Oczywiście, że nie. Woo! Fuck. Dobra, pchnąć go. No dobra, ten jest z gatunku średnio fajny. Kurde, no dobra, niższy kolumny, za którym ja chciałem szukać schronienia ewentualnie. Dobra. Na dystans go. On ma ten większy miecz i to może być problem za chwilę. Dla mnie. Dobra, rzut. Może obu uda mi się trafić? Nie. Niestety nie, ale dobra, tego w pierwszej kolejności trzeba rozwalić. Ło, nie, nie, co ja wyprawiam? Co ja wyprawiam teraz? Co ja robię? Dobra, już jest po nim. Teraz pozostaje tu ten. Okej. Dobra. Spokój, 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 chill. Łyczek. Pięknie, bo on wolił się rozprawić z kolumną. Wcześniej niż ze mną. Debil. Okej, okay, ale chodź bliżej, chodź. Oj, albo nie, albo wypieprzaj wręcz. A! Kurde, trafił. Jednak, więc widzę, różne są te ciosy z błyskawicami w jego wykonaniu. Okej, okay, może klejnocik, bo chyba na to będę miał czas. Ej, co, nie chce atakować? Chce, pewnie, że chce. Dobra, dziab go ognistym pokosem. Jak nic? Kompletnie nic co nie zabrało? No to czuję się oszukany. Uciekaj, piechol! Oj, teraz nawet nie wiem, w którą stronę mam uciekać. No na pewno nie w tą właśnie, na pewno właśnie nie w tą. Okej, okay, co teraz? Lusterko? Lustereczko, powiedz przecie, kto jest największym motherfuckerem na świecie. Wydaje mi się, że piechol. Ale dobra, machajmy ile wlezie. Zanim się pojawi rycerz. Okej. Okay. Rycerz już się pojawił, więc teraz pozostaje tylko dobre uniki robić. Troszeczkę machać raz na jakiś czas. Dużo blokować.
To przede wszystkim. Ale on jest wolny, strasznie wolny. No chyba, że wykonuje te właśnie ciosy. O kurde. Jeden byle jaki strzał jest po mnie, więc raz kozie śmierć trzeba łyknąć. Okej, dobra, ja będę za nim. Ej, nie trafił we mnie. Dobra, dziob go. Ale trzeba było rycerzyka najpierw. Aha, zdecydowanie, najpierw rycerzyka trzeba było spróbować rozwalić. Okej, ta kolumna mnie nie osłoni zupełnie. Niestety. Dobra, więc łyk. Teraz tak, może emisją mocy. Tak ich pozałatwiać teraz. Oj, wiele zabiera. Oj, naprawdę wiele. Tylko tracę na tarczę niestety teraz, w tym wypadku. Oj, nie. Oh no. Nie! I tym mnie wykończy. Nie, na szczęście nie. Dobra, zdążę? Powiedz, że tak. Jest. Jest! Dobra. Spokój. Względny oczywiście. No, no to już musiałem zgarnąć. Bo nie wiem, gdzie uciekać. Nawet moja turlanka by się nie opłaciła. Oj, nie. Dobra. Dystans. Dystans. I tarcza! Nie, no tarcza, przecież powiedziałem, tarcza, fuck! Ale na fuk się znowu. Za dużo emocji, za dużo emocji. Dobra, ja będę za tobą. Ej, no też nie. No bardzo duży promień machnięcia. Dobra, ale teraz cały czas to będzie robił, bo wie, że ja nie umiem unikać tego. Jedyne co mogę, to na tarczę ewentualnie, albo też w ten sposób. Bum! Ej, no nic! To już włócznia błyskawic tutaj więcej zabierała. Dobra, tak z 3 trzeba będzie wpuścić. Ja nie, dobra, teraz tego. Okej, tarcza. Zdążę? Zdążył. Odsunął się. Dobra, po nim. Pozostaje w dalszym ciągu tylko ten. Bardzo mało życia na moim koncie. Bardzo mało. Aaaa! Dobra, ostatni Estus mi zostanie, więc teraz go naprawdę tymi włóczniami muszę wykończyć. Tak, z 2 muszą wejść. Minimum. O kurde! No nie lubię, jak on to robi, autentycznie nie lubię, ale odsłonił się dzięki temu. Dobra, ostatnia moja. Tarcza! Dobra. Wystarczyło czasu. Emisja mocy. Jest. Jeszcze 5 całe. Ale może go po prostu tak, klasycznie już teraz mogę. Jest! Yeah! Dusza lustrzanego rycerza na moim koncie. Dobra, i kolejny zestaw duszyczek na level up. Fajnie, bardzo fajnie. Rozejrzyjmy się jeszcze dookoła. Lustrzany rycerz pokonany. Srebrne trofeum. Nice. Okej, tu coś jest? Ten kamyczek wygląda podejrzanie. Tutaj co? Udało się, a przy okazji pomóż mi. Z kim i dlaczego, skoro ci się udało? Ej, moment, to jest fragment tych drzwi, których ja nie mogę otwierać. Dziwne. No okej, tu pewnie będę mógł zjechać na sam dół. Tak podejrzewam. No, mogę się mylić. Oj, mogę się mylić. Ale spoko. Jeden estusik jeszcze jest. Dobra, to kamyszek. Tylko żeby uzupełnić po prostu tą resztkę. Bo nigdy nie wiadomo, czy ktoś nie walnie mi takiego krytyka, żeby mi akurat tyle miało zostać. Że to może zaważyć o mojej śmierci, ale dobra, czyżby wreszcie odkryta kolejna lokacja? Bo już korytarz odkryty, dobra, w tym odcinku jeszcze może coś. Bo tak jak pamiętacie, update dał możliwość zajrzenia w lokacje, których jeszcze nie odkryliśmy i chyba to będzie kolejna. Nie, bardzo pierwszorzędnie. Jakiś las? Widzę pnącza. Jest i ognisko. Nie, to nie jest ognisko, ale mnie strollowali teraz, nie? Trolololololololol. To się da rozwalić? Pewnie, że tak. A tutaj zielony pąk. Sztuki jedna. Słabo. A dobra, odpalmy pochodnie. Bo skoro to są pnącza, to podejrzewam, że ich piętą achillesową będzie właśnie ogień. Więc chodźmy. Oj, co to było? Okej, brodzę po kostki w czymś. Mam nadzieję, że to nie jest ta substancja, która niszczy mój sprzęt. Bo właśnie się w niej wyturlałem. Ej, jest i ognisko. Dobra, schowajmy. Kapliczka Amany. Amany? Z YouTube'a? Nie no, z YouTube'a zero many. Nie włączyłem reklam przy filmikach. A poza tym widzów jest, powiedzmy sobie szczerze, zbyt mało, żeby to miało sens.
Bo z 540 paru widzów, których teraz mam na swoim kanale, no może bym zarobił tak ze złotóweczkę. No ale podejrzewam, żebyście się strasznie zbulwersowali tym, że mając tak mało widzów, włączyłem sobie reklamy już. O kurde. Ej, faktycznie, to może być po prostu kapliczka. Ej, da się spuścić wodę stąd? Bo nie wiem, czy tam się dostanę. Słyszycie tą przyśpiewkę? O, klimatycznie się zrobiło. Uważaj na las. Co? Serio? Tak jak w tym, w Evil Dead? Ale niekoniecznie w remake'u, tylko w tych pierwszych filmach były trzy części. Trzecia to była Armia Ciemności, Army of Darkness. Bruce Campbell, polecam tego aktora, naprawdę jest zabawny. Przytom przedmiot i spróbuj pocisk. Co tam? No tam nie doskoczę, na pewno nie. Chyba, że jakoś tutaj. Rozwalając te gałęzie, pewnie, że nie. Hmm. A tu? Nie, tutaj też nie. No to jedyne, co mi pozostaje. Momencik, to najpierw odpocznijmy. Tak, okej. Nie, i wiecie co? Dobra, w sumie od razu Majula, bo później będę się stresował niepotrzebnie, że stracę zaraz i będzie przypał. Dobra. Ej, no gdzie ona się? No właśnie. Nie lubię, jak tak znikasz. Siedź przy tym ognisku, tak jak mówiłaś, że będziesz. Już wiem, że podobno strażniczki ognisk nie funkcjonują, no ale mogłabyś popilnować troszeczkę. Ej, już dopiero niedługo 40 tysięcy i będą level upy. Czemu aż myślałem, że tą granicę już przekroczyłem dawno temu? No ale okej, inteligencja, adaptacja, no tutaj najmniej. Zręczność teraz też już mało daje, niestety. Siła. Dostrojenie. Nie, szczerze, mam problem, ale chyba wrzucimy w inteligencję. Ale obawiam się, że to może być zły wybór. Taki naprawdę zły. A tam. I tak nie mam na co wydawać praktycznie. Mogłem co prawda w udźwig postaci dodatkowy kilogram zawsze się przydaje, ale dobra. Walić to. Gdzie jest to ognisko? Tutaj rozrysowane. Jeszcze za zamkiem Drunk Lake. No w sumie no, tak powinno być. I to jest ta największa, tak? Cztery ogniska, aż. No to faktycznie, rzeczywiście trzeba będzie spuścić stamtąd wodę. Okej, dobra, lecimy tam z powrotem. I co, serio mówicie? Tam skakać? Tutaj z prawej strony, po ten przedmiot? Ej, ale podobają mi się te śpiewy. Strasznego klimatu dodają. Znaczy, nie strasznego klimatu, że jest strasznie, ale... że strasznie podbudowują klimat te miejscówki. No dobra, wyciągnięta tarcza. Oj, ten kamień wygląda podejrzanie. Ale rozwalić go nie idzie. Dobra, pierwsze drzwi, zapewne zamknięte. Jednak nie. W sumie kto by w lesie zamykał drzwi? Ej, jest i przedmiot. Tylko czy spadnę? Czy nie? Jak sądzicie? Cholera, mam nadzieję, że nie. Cholera, mam wielką nadzieję, że nie, ale już moja postać dynda praktycznie. Co, jak ja mam się tam dostać? A może tu, po gałęziach? Jakoś. Nie. Chyba najwidoczniej nie. A w ogóle, ale przypał, że tak zawisnąć, nie? Jeszcze ktoś tam umarł na domiar złego. No, okej, dobra, jesteśmy teraz tutaj. Wiadomości. Wspaniały widok, to znaczy jak we śnie. Oczywiście, że się zgadzam. No oczywiście, że tak. Ło, kurde, faktycznie. Ej, a w Dark Souls 1 też była taka miejscówka i tam gdzieś w tej miejscówce był właśnie smok na plaży. To była lokacja, którą odkryłem dopiero podczas New Game Plus. Czyli drugiego podejścia. No nie, no te grzybki znowu, serio? No ile razy jeszcze będę, co się grzybki? To są robaki z grzybnią na plecach. No ale już w wielu lokacjach je spotkałem. Dobra, a ta skrzyneczka? Cholera, nie sprawdziłem jej, może mnie zjeść. Nie? Dobra, na szczęście nie. Zwiędłe zioło zmierzchu i kadzidło z septyka. Czyli w sumie, czy było warto? Tutaj przyjść. No może poniekąd, jeżeli ktoś używa przedmiotów. No dobra, niech będzie. Dobra, ale ognisko naprawdę nie jest daleko. Spróbuję to capnąć. No słyszycie? Jak wciskam? Nie idzie. A może to tak... A właśnie, a może by to tak rozwalić, że on spadnie gdzieś niżej i później to sobie capnę? Na fuck! No ale ja już nie musiałem spadać. Ej, ale przy okazji wiem, że nie jest głęboko. Ej.
Hej! Widzieliście też tamtą postać w białej pelerynce? Aj, te przyśpiewki znowu. Znaczy, ja wiem, że to pewnie często mówię, ale to być może będzie jedna z moich bardziej ulubionych lokacji. Ale okej, tylko sprawdzę, czy tutaj przypadkiem nie zostawiłem zielonej kuleczki za sobą. I dokładnie tutaj była. Więc tak, jeżeli tutaj nie uda mi się zejść po tych schodach na dół, to będę musiał się cofnąć do ogniska, wziąć zaklęcie broniące przed upadkiem i wtedy tutaj zawalczyć. Ej, zbyt dużo plam krwi, jak na brak przeciwników, więc ktoś tutaj pewnie będzie. Lada moment. No, Lokon nikogo nie chce złapać. No bo więc tak, przedmiot. Duża dusza nieznanego żołnierza. Nic tutaj dalej nie ma? Nie. Okej. Okay. Czasami lubią się też tam przedmioty ukrywać, w takich miejscach właśnie. O! Kurde, ale się przestraszyłem! Ja pierdzielę! Dobra, czyli trzeba będzie uważać teraz, gdzie się stąpa. No bo poza tym... O, wyciągnięta tarcza i też w pobliżu kamieni chodźmy. Ej, faktycznie. Jest ziomek w pelerynce. I to jest ten, który jest w moim intrze na samym końcu. To on nadziewa halabardą przeciwnika od tyłu i unosi go do góry. Buty arcysmoka. Ej, czyżby sekta arcysmoka wreszcie? Ja mam wasz sprzęt, mam wasz kostur, wasze dzwoneczki i wszystkie ulepszone. Moment, ale co? Arcysmoka podniosłem, bo oczywiście już mi... Zwyle farama... Tutaj? Rękawice? Nie. Buty latające o kota, okej. Nie no, coś przecież arcysmoka podniosłem. Może pierścień? Pierścień arcysmoka? Jest coś takiego w ogóle? No, chyba nie. Nie no, świetnie. Po prostu świetnie. Co ja takiego zrobię? A może klucz? Nie, dobra, kill, idziemy dalej przecież. Tylko tak, on tutaj sobie biegł, stąd. Tylko ja nie wiem, czy tu przypadkiem zaraz nie będzie bezdennej dziury. Czy sobie tak nie wdepnę. No ale dobra, tutaj boczkiem jakoś. Chodźmy. Teraz tak, pytanie moje brzmi. Czy ten przedmiot był warty zachodu? Ognisty motyl, migoczący stanik. Tak, był. Ale dobra, kochani, ja w tym miejscu kończę ten odcinek. Niestety, dotrzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej. Ej, nawet nie złe ujęcie kamery. Dobra, na razie, hej.